Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia stanowiska Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 2179, i poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, druk nr 2181. Pierwsze czytanie obu projektów odbywa się w łącznej dyskusji, bowiem te projekty dotyczą w zasadzie podobnych kwestii, z tą różnicą, że projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości zawarty w druku 2179 zakłada istotne zmiany, między innymi dotyczące dotychczasowej regulacji instytucji ograniczenia praw bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców, opieki nad dzieckiem przez rodziców żyjących w rozłączeniu, a także sposobu orzekania w zakresie kontaktów rodziców z dziećmi. Zaś projekt poselski Solidarnej Polski zawarty w druku 2181 skupia się zasadniczo na jednym zagadnieniu i proponuje ustawowy zakaz pozbawiania, ograniczania i zawieszania rodzicom władzy rodzicielskiej tylko ze względu na złą sytuację materialną rodziny w przypadku, gdy rodzice poprawnie wypełniają inne obowiązki rodzicielskie względem dziecka. Proponowana nowelizacja, zdaniem wnioskodawców, ma przynieść wzmocnienie rodziny i umożliwi ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej tylko ze względu na złą sytuację materialną rodziny, jeśli władza rodzicielska sprawowana jest w sposób prawidłowy. Oczywiście same założenia projektu i jego uzasadnienie dotykają niezwykle ważnych kwestii. Pojawiają się na tle zgłoszonych przez różne podmioty zewnętrzne opinii zastrzeżenia do projektu, w szczególności dotyczące kwestii legislacyjnych. I te opinie to są opinie prokuratora generalnego, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa czy Sądu Najwyższego. Pragnę także podkreślić na tle tych opinii jedną uwagę na fakt, że wprowadzając ustawowe wyłączenie możliwości orzeczenia przez sąd ograniczenia, pozbawienia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej wyłącznie w oparciu o trudną sytuację materialną rodziców, nie wywoła żadnej zmiany polityki orzeczniczej sądów, bowiem już w obecnym stanie prawnym zastosowanie omawianych instytucji prawa rodzinnego tylko wobec ustalenia złej sytuacji materialnej jest niedopuszczalne, o czym mówił pan marszałek Zych. Myślę, że projekt poselski zawarty w druku 2179 obejmuje zdecydowanie szerszy zakres zmian. Pragnę wskazać tylko na niektóre ze względu na szczupłość czasu, a te dotyczą preambuły, w której także wprowadza się pojęcie miłości. Jest to określenie znane nam każdemu z nas z potocznego stosowania tego słowa, natomiast nie jest ono dotychczas nieznane prawu i rozstrzygnięć i zapisów, jakie obowiązują dzisiaj we wszystkich zakresach prawa obejmującego kwestie rodziny, także i dzieci. Ale ważne jest, że w projekcie tym proponuje się możliwość eliminowania czy ograniczenia zbyt pochopnego ograniczania pozbawienia jednego z rodziców władzy rodzicielskiej, a także szkodliwego ograniczania kontaktów między rodzicami a dziećmi
Tutaj bardzo cierpią zarówno i rodzice, jak i dzieci w sytuacji, kiedy taki fakt miał miejsce i kiedy sąd rozstrzygnął na korzyść jednego z rodziców taką możliwość. Projekt ten zakłada także wprowadzenie opieki naprzemiennej. Myślę, że w normalnych warunkach, kiedy rodzice potrafią współpracować ze sobą, to ta propozycja jest cenna i zasługuje na poparcie i na uwagę. Oczywiście musi to być stosowane tak, żeby nie ucierpiało na tym dobro dziecka, a wtedy, kiedy to nie będzie możliwe, oczywiście sądzę, że sąd nie będzie zgadzał się na taką formułę, ale taką propozycję należy poprzeć. Chcę także podkreślić konieczność i potrzebę respektowania zawartych w ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Praw Dziecka, w której to konwencji jest bardzo wyraźnie wskazane po pierwsze uprawnienie dziecka, ale także jest konieczność i potrzeba uzgadniania i poszukiwania kompromisu w ramach rodziny. I myślę, że to jest ta wartość i ta istotna sprawa, którą w każdym przypadku te instytucje i te organy, które podejmują decyzje, muszą brać pod uwagę i muszą rozpocząć od tego całe postępowanie. Projekt oczywiście, tak jak mówiła pani przedstawiciel wnioskodawców, pani poseł Sadurska, jest szeroką propozycją nowelizacji i zmiany Kodeksu Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego i będzie ta zmiana, ta propozycja wymagała, myślę, bardzo szerokiego, ale także kompleksowego podejścia do tego problemu, bowiem tylko kompleksowe uregulowanie tych licznych problemów i kwestii, jakie się wiążą z sytuacją w rodzinie, wymaga właśnie i da szansę na uporządkowanie tej sprawy. Ja jeszcze chcę zwrócić uwagę na jeden fakt, o którym tutaj też już była mowa, ale fakt istotny, ponieważ rzeczywiście niektóre instytucje sięgają zbyt łatwo i zbyt szybko po to, żeby odebrać dziecko rodzinie z powodu biedy, z powodu określonej trudnej sytuacji rodzinnej. Ale Wysoka Izbo, przecież w ciągu 4 lat po nowelizacji ustawy o przemocy w rodzinie, o ograniczeniu przemocy w rodzinie, według statystyk ministra pracy, polityki społecznej i rodziny wynika, że 1800 dzieci w ostatnich 4 latach zostało pozbawionych rodziców z powodu trudnej sytuacji materialnej w rodzinie, jako głównego czynnika. Ja teraz chciałabym, żebyśmy sobie wszyscy zadali pytanie, dlaczego tak jest, że dzisiaj argumentem, którym posługuje się pracownik socjalny na przykład, jest fakt, że dziecko przychodzi do szkoły i nie ma kanapek. Przecież jest to coś, czego trudno sobie nam wyobrazić, bo ja chciałabym zapytać tą osobę, która takie argumenty wytacza i w oparciu o takie argumenty podejmuje próbę zabrania, pozbawienia rodziny dziecka, co ten pracownik zrobił, żeby to dziecko miało kanapkę w szkole. Gdzie jest szkoła? Pytam, gdzie jest także samorząd miejscowy. Jak może dojść do takiej sytuacji, żeby pracownik dostrzegł, że dziecko przychodzi bez kanapki, a przecież wiemy, że szkoły prowadzą dożywianie. Jak to jest możliwe, żeby użyć tak niegodnego argumentu? To jest ogromnie wstydliwa sprawa, wstydliwa dla każdego z tych wymienionych, ale także wstydliwa dla nas jako państwa, jako społeczeństwa i Sejmu także. Bo my nie powinniśmy w dzisiejszych czasach mówić o sytuacjach takich, one nie powinny mieć miejsca.
albo jak może być argumentem, w oparciu o który pracownik wnioskuje zabranie dziecka z rodziny, umieszczenia go w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym czy w innej rodzinie zastępczej, że u dziecka zauważył ktoś nadwagę. Ja pytam teraz o rolę pracowników także socjalnych. Nie mówię o wszystkich, bo wśród licznej rzeszy są ofiarni, oddani, zaangażowani ludzie. Ale jeśli spotykamy takie przykłady, to te przykłady muszą... Ja tylko już kończę, panie marszałku. Muszą bulwersować i nie mogą nam pozwalać na to, żebyśmy my przyjmowali biernie takie działania i takie stanowisko w sprawie. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, oczywiście mamy świadomość wszyscy różnych braków w tych obydwu projektach. Nie mamy czasu ich tu artykułować, ale uwzględniając sam fakt, że potrzeba uregulowania i uporządkowania problemów rodzinnych, mówiąc ogólnie, wymaga naszego wspólnego pochylenia się nad tym problemem. Wymaga walki przy okazji z biedą i z sytuacją, w jakiej rodziny się znajdują, bo o tym także w tym projekcie jest mowa, bo konsekwencje tej biedy odczuwają rodziny, ale i odczuwają dzieci. Chcielibyśmy doprowadzić jako posłowie Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej także do tego, żeby takich decyzji krzywdzących dzieci i krzywdzących rodziny było w Polsce jak najmniej. Najlepiej, żeby ich nie było w ogóle. I uważam, że takie złe decyzje administracyjne, zanim sąd się jeszcze wypowie, powinny być zastąpione pracą pracowników socjalnych z rodzinami na rzecz rodzin i dla dzieci. Dlatego Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie za skierowaniem tych obydwu projektów do prac w Komisji do zmian w kodyfikacji, do Komisji Nadzwyczajnej. Bardzo dziękuję. Za konkluzję.